Listopadowy dzień, 11 listopada 2017 roku, rozpoczynamy przygotowania do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Dzisiaj, rocznicę 99, mówimy o tym, jak ważna jest wolność, jak ważny jest patriotyzm, czym jest ojczyzna, co to znaczy naród. W roku 1918, gdy twórcy niepodległego państwa polskiego musieli scalać ziemie należące wcześniej do trzech zaborów, stało przed nimi ogromne zadanie. My zwykle, gdy mówimy o niepodległości, gdy mówimy o tym święcie, mówimy o wielkich bohaterach, mówimy o Piłsudskim, mówimy o Dmowskim, Witosie, Pendereckim. Mówimy o tych, którzy reformowali polską gospodarkę. I niestety zbyt rzadko mówimy o tych, którzy musieli odbudować polską naukę i polską kulturę. Bo tworzona wówczas literatura, tworzona wówczas sztuka przywracały tożsamość polskiemu narodowi. Temu narodowi, który przez tyle lat był rozerwany. Przypomnijmy sobie choćby muzykę Karola Szymanowskiego, czy to, że zaledwie 10 lat po odzyskaniu niepodległości zainaugurowano najważniejszy do dziś w Polsce, jeden z najważniejszych na świecie, konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. To wszystko, co stworzono w dwudziestoleciu międzywojennym, dwudziestoleciu, który śmiało można nazwać złotą erą w polskiej nauce, w polskiej kulturze, pozwoliło nam potem przetrwać okres wojny, pozwoliło nam później przetrwać czasy powojenne, kiedy, jak to dzisiaj ksiądz biskup podkreślał, żyliśmy w takim stanie półsuwerenności. To moment do wspomnienia pokoleń, które za tę niepodległość przelewały krew. Ale to również moment do tego, żeby wspomnieć o tych, którzy o tę niepodległość walczyli jeszcze w latach późniejszych. Jest to również moment do chwili refleksji nad tym, jak tę niepodległość i wolność naszą my pielęgnujemy dzisiaj, jak o nią dbamy, bo to jest właśnie nasz patriotyzm. Ten patriotyzm to niekoniecznie orzeł na piersiach, na bluzie czy na koszulce, czy symbol Polski walczącej przyklejony na samochodzie. Nasz patriotyzm to nasza codzienna ciężka praca, to nasza nauka, bo przecież siła kraju to właśnie mądrzy i pracowici obywatele. Siłą kraju są również instytucje kierowane przez kompetentnych ludzi. Siłą kraju jest również armia, która posiada zaufanie obywateli. Siła kraju to również niezależny samorząd. Siła kraju to również polityka międzynarodowa, ukształtowana na dialog i porozumienie, zwłaszcza z sąsiadami. Ale podstawowy fundament tej siły narodu to spójne, jednolite społeczeństwo w sprawach dla Polski najistotniejszych.